Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkey, to Darkest Dungeon, no i jak wspominałem ostatnio, nagrywam to w serii, przed wyjazdem, także dużo gadania nie będzie, a nic zbędnego. A to drużyna, na którą dzisiaj idziemy, kilku nowych, kilku już znanych i nie wiem ile to będzie trwało, ale jak mówiłem, no nie za długo, gdyż szykuje się powiedzmy na dosyć istotny dla mnie wyjazd. No, tyle powinno starczyć. Także no, dzisiaj zwiedzamy kolejną lokację, tym razem jest to Norwisko. Lokacja, w której będzie dużo, jakby to najprościej określić. Zresztą sami zobaczycie, ale ogólnie będą tu świnioludzie. Oraz pełno różnych... They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. No to mam, więc... O! Wiecie co? Może to zaważyć o tym, że cała przygoda się nie uda, ale ja muszę wam to pokazać. Używać na tym pochodni. I proszę. Wielka bestia. Ej, tego nie powinno być. Nie, teraz niestety muszę to zrobić. Poznać abominację od strony. Co tu mamy? No w sumie mamy już... No dobra, nieważne. Widzicie, jaka abominacja działa tak bezpośrednio? Więc bitwa ta jest, mogę powiedzieć, bitwą już rangi boss. Nie jest to najlepsze, bo nie... No, nie żartując, jak widzicie, są problemy. I jak wspominałem też niejednokrotnie, prawdopodobnie tym samym już... A w sumie nie wspominałem, no ale prawdopodobnie tym właśnie sobie się skazałem na śmierć. No ale... po prostu dla mnie, jak nic, grzechem byłoby wam tego nie pokazać, także no... Co? Nie, 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 co ja żem zrobił? Nie, jak nic, to już jest koniec. Chyba, żebym szybko się pozbył tamtego. Dlatego nawet nie będę zwlekał, po prostu... Trzeba go jak najszybciej rozkrwawić w ogóle. Chociaż nie liczy się na to, że cokolwiek uda, prawdopodobnie. Tym samym skazałem są dużo na śmierć. Ale kontynuując... No. Bitwa ta jest trudna, ale daje spore nagrody. Chociaż może się uda. Nie ukrywam, Flagellant jest przychylny bardzo do tego wszystkiego. O, tu 50% odporności. No niedobrze. Ale żeby nie było, jak się go tego pozbędziemy, to już chyba zwycięstwo. No i kontynuując. Cała w sumie walka może występować w każdym... chyba na każdym poziomie trudności. Zresztą to jest dobre na to, bo na późniejszych oczywiście będzie występować. Nie jest łatwa. Ale nagrody są wielkie. Prawda, prawdopodobnie właśnie, jak mówiłem, skazam drużynę na śmierć, ale... Kto wie, kto wie. Może pokażeś to na tyle opłacalne, że śmierć kilku bohaterów będzie niczym w porównaniu z tym, co uzyskamy. Chociaż... Wtedy uświadomiłem, że nie mam bohatera, który leczy. Nie, no brawo ja, po prostu. Oczywiście wybaczcie wszystkich, którzy tam w tle wrzeszczą. Ale cóż... Chyba właśnie przegraliśmy. Chyba tak powinno być teraz. Tak. No ale cóż... No. Bez jaj. O, z nim nie jest za dobrze. Ale on... O, nie, nie, nie. Nie wierzę. Drugi w skraju śmierci. No ale ten tutaj... Kontynuując jeszcze... No. Właśnie.
to specjalny efekt tylko dla niego. No bez przesady. Nie, ale kontynuując. Może jest teraz bliski śmierci, prawdopodobnie skazam całą drużynę na niepowodzenie, ale... Proszę. Proszę, proszę. To jest naprawdę dziwne. No ale żeby nie było, mam teraz potężną zdolność leczącą. Podosłabiam siebie trochę. Ale żeby nie było. No, mimo tego efektu, ten stres jest pozytywny. Uwierzcie mi, zawsze zostaje to samo. Jest to pozytywny efekt, bądź co bądź. Tu prawdopodobnie zaraz mi tu umrze na zawał. Super, żadnych pozytywnych. Cóż, padł. No i też wracając jeszcze właśnie do wszystkiego. Prawdopodobnie to będzie wszystko, co wam dzisiaj pokażę. Gdyż czas mnie goni. O. Ja cóż. Więc jeśli się nie uda, to nawet nie będę miał czasu za bardzo na rozmyślenie na następnym. Pierwszy już się skończył. Ale może się uda, szczerze. Wow. Ile? No jeszcze trochę. Jeszcze trochę i może się go pozbędziemy. 23. O, 3. Wiecie co? Jak nic. Było warto wam chociażby to pokazać. Nawet dla samego pokazania. Znaczy nie wygram teraz tej wyprawy. Na, nie chyba, ale na pewno. I ginie. No oczywiście, bo jakby inaczej. No, ale kontynuując... Muszę zrobić tak już. Bitwa wygrana, dwóch bohaterów nie żyje, przy czym moja badaczka zarazem. Ulubiona. Jedyna. Ale było warto. No i jakiś tam achievement. Chyba za pierwszy raz pokonanie go od dosyć dłuższego czasu, kiedy tam się achievements jeszcze nie naliczały. I ten też? Nie no, bez jaj. No, nie. Nie, nie wierzę! Czyżbym przypadkiem nie mówił ostatnio, że ta gra jest za łatwa? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. O! Jakaś nowa funkcja. Fajnie. Więc zobaczmy tylko. Cóż. No cóż, nie powiem nic więcej poza tym, że dziękuję za szczególną uwagę. I mam nadzieję, że wam się to podobało, gdyż dla mnie to jak nic było ciekawe przeżycie. No cóż, hej.